Bohaterem będzie Adam Michnik, którego stopy możemy sobie ostatnio obejrzeć, które są wskaźnikiem pewnej mentalności i pewnej cywilizacji. A tych szlachetnych ludzi, którzy oddali wszystko Polsce, którzy byli zawsze wierni, wyrogowujemy z historii. Dla mnie bardzo ciekawy i bardzo ważny fragment naszej historii, niestety już zanikający, bo dotyczy przeszłości, która coraz bardziej się oddala, to jest historia Okręgu Ziem Południowo-Wschodnich Narodowych Sił Zbrojnych. Był to okręg, który miał numer 14, a od stycznia 1944 roku, po podziale sąsiedniego Okręgu Rzeszowskiego między dwa różne okręgi, krakowski i lwowski, został przemianowany na okręg numer 4. Ziemie południowo-wschodnie to jest województwo lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie. Z dokumentów nielicznych tego okręgu, ale zachowanych, wiemy, że łącznie to jest około 8 tysięcy ludzi zorganizowanych nie tylko w Narodowych Siłach Zbrojnych, ale także w formacjach, które temu towarzyszą. To jest obóz narodowy, to jest obrona narodowa, czyli zalążek policji, to jest także służba cywilna narodu, czyli zawiązek administracji na okres powojenny. Ponad 8 tysięcy ludzi. Okręg, który nie ma swojej monografii, którego nikt do tej pory nie opisał. Są wzmianki, ale te wzmianki niewiele nam dają. Temat jest tak jakby zabity milczeniem. Albo całkowite negowanie, że tam nie było Narodowych Sił Zbrojnych, albo te wzmianki tak niewielkie, niewiele mówiące, także zabijają to zagadnienie. Jak nie było, albo jak było słabe, to nie ma o czym mówić. Ale przecież nie jest tak, że nie ma dokumentacji. Dokumenty z okresu okupacji się zachowały. Są zarówno w Polsce, jak też w archiwum we Lwowie, bo tam NKWD, to co przejmowało na bieżąco po 1944 roku, tam według właściwości terytorialnej to gromadziło. Wiem od profesora Poliszczuka, że takie dokumenty tam były. To był początek lat 90. Nikt się tym nigdy nie interesował, ale teraz, gdy przez ponad 30 lat Ukraińcy czyścili archiwa, robili swoją historię w sposób skandaliczny, wynaturzoną, może się okazać, że albo już tych dokumentów nie ma, albo są tak zdekompletowane, że niewiele z nich będzie wynikało. Także przesłuchania ich dokonywało NKWD na ujętych żołnierzach, oficerach tego okręgu, tak żeby nam bardzo wiele wniosły. Czy ktoś się o to starał kiedykolwiek? Ktoś kiedykolwiek chciał to zbadać? Niestety nie. Czyli temat, który powinien być nośny, powinien być dawno zrobiony, bo to jest jednak 80 lat upływu od tamtej historii, który powinien być pozostawiony potomnym. Nie jest zrobiony. Dla mnie jest to bardzo ważne. Mam nadzieję, że znajdzie się jednak historyk, badacz, który nawet na podstawie tych szczątkowych informacji, jakie mamy, a mamy i wiemy, gdzie te dokumenty są. Część z nich zamieściliśmy w wydawnictwach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotycząc sprzed kilku lat, dotyczących działalności wywiadowczej Polskiego Państwa Podziemnego, to zostało opublikowane. Się okazuje, że tego jest dużo więcej niż tam się wydawało. Także działalność nie tylko wywiadowcza, ale działalność zbrojna. Okazuje się, że na tych ziemiach południowo-wschodnich były oddziały partyzanckie Narodowych Sił Zbrojnych. Było współdziałanie z Armią Krajową. Była pomoc samoobronom polskim we wsiach mordowanych przez Ukraińców. Na papierze, w dokumentach z tamtego okresu to wszystko jest. Z zachowanych dokumentów z tamtego terenu wynika także dokumentów Armii Krajowej, bo to nie są tylko informacje własne NSZ-u, ale także dokumenty Armii Krajowej, wynika, że to była bardzo szeroko zakrojona działalność. W 1944 roku, gdy nadchodziła Armia Czerwona, NSZ-owcy, wiedząc o tej swojej działalności antykomunistycznej wcześniejszej, co ich może spotkać. I nastąpiło porozumienie z Armią Krajową, że nastąpi ewakuacja oddziałów liniowych Narodowych Sił Zbrojnych aż za San. Niby niedaleko, ale jednak bardziej bezpiecznie, bo jak się okazało później, na teren Polski Ludowej. Niektóre z tych grup partyzanckich, NSZ-owskich przeszły z kapitanem, później majorem Drażą Sotirowiczem. Właśnie w tym zgromadzeniu, które przeszło, uratowało tych ludzi, byli także NSZ-owcy. Skąd to wiem? Od własnej rodziny. Oni tak właśnie się przedostali.
Do tego musimy pamiętać, że w tych okręgach, w tych trzech województwach, okręgu ziem południowo-wschodnich, prowadzona była bardzo intensywna działalność także szkoleniowa. Są szkoły podchorążych, szkoły podoficerskie, jest silnie rozbudowany pion propagandowy. Na terenie niektórych powiatów, a jest ich łącznie nominalnie ponad 30 na tym olbrzymim terenie, wychodziło po kilka pism konspiracyjnych Narodowych Sił Zbrojnych. O niektórych wiemy tylko w wzmiankach, w dokumentach, że były, o niektórych wiemy tylko i wyłącznie z relacji, że takie były. Jeśli egzemplarze się gdzieś zachowały, to właśnie we Lwowie, w archiwach dzisiaj ukraińskich. Ktoś kiedyś do tego dotrze, ktoś to będzie badał, ktoś będzie chciał to sprawdzić, oby i żeby to rzeczywiście zrobił. Ten okręg jest także ciekawy z innego powodu. Po 1944 roku, gdy NZ-owcy brali udział w akcji Burza w postaci powstania lwowskiego, obok oddziałów NOW, Narodowej Organizacji Wojskowej, także byli, brali w tym udział, tylko z historii tego powstania zostali wyrugowani, zostali zapomniani. Dlaczego? Bo byli politycznie niesłuszni. Skąd my to znamy? To jest działalność perfidna, działalność polityczna, działalność ideologiczna, żeby przypisać sobie to, co robili inni, a tych innych całkowicie zapomnieć. Ciekawość dotyczy także rzeczy następującej. Po 1944-1945 roku ziemie południowo-wschodnie są już na terenie Związku Sowieckiego. Ale ten okręg jest, ten okręg działa. I co się dzieje? Istnieją w ramach drugiego obszaru Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, obszaru lubelskiego, którym dowodzi podpułkownik Zieliński, pseudonim Wujek. I kontakt z ziemiami południowo-wschodnimi jest cały czas. Tam nie ma partyzantki oczywiście, tam nie ma na to warunków, ale jest działalność ideowo-polityczna i jest działalność propagandowa. Pisma, jakie wychodziły na terenie tego okręgu, ukazują się jeszcze w 1946 roku. Ostatnie egzemplarze są pisane ręcznie, po kilkanaście sztuk kolportowano przepisanych czy napisanych ręcznie wiadomości różnego rodzaju ocen informacji światowej. To istnieje, to działa. Co się z tym wszystkim stało? Wiemy o aresztowaniach, wiemy o tym, ile osób mniej więcej tam zaginęło, ale tak naprawdę wiemy niewiele więcej. Pierwszym komendantem tego okręgu był porucznik Adolf Bańka, pseudonim Tatrzański. On się wywodził, ciekawe, nie ze struktur narodowych, ale z Konfederacji Tatrzańskiej. Jego następcą został podpułkownik Adam Niedzielski, pseudonim Zbigniew Zbrowski. Zachowały się dokumenty jego dotyczące. Dokumenty rozmów z obszarem ziem południowo-wschodnich Armii Krajowej. Dokumenty scaleniowe. Scalenie było finalizowane. W lipcu 1944 roku miało być już zamknięte, ale weszli Sowieci. Wszystko się po prostu rozpadło. Podpułkownik Niedzielski trafił na wybrzeże. Został zastępcą komendanta obszaru morskiego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Semper Fidelis Victoria. Zakatowany, zamęczony w śledztwie w 1946 roku. A jego następca, czy przedtem zastępca, major Wojciech Stefankiewicz, pseudonim Zbigniew Kłos Gromski, pozostał na tym terenie do 1946 roku. Następnie zaginął. Jest możliwość, że ukrył swoje dane osobowe, zmienił tożsamość, gdzieś przeżył, ale bardziej prawdopodobne jest to, że go gdzieś zabili podczas próby aresztowania. Ślad po nim przepadł. Czy jest szansa, że my to wszystko wyciągniemy na jaw? Że to wszystko pokażemy? A tam jest wiele wątków, naprawdę z punktu widzenia badawczego fascynujących. To jest sprawa powiatu Tarnopol. Komendant tego powiatu, Kazimierz Czarniecki, przedostał się z tamtych terenów już po wejściu Sowietów na teren Śląska. Na Śląsku został nauczycielem państwowego gimnazjum w Głubczycach. Tam była konkretna grupa uczniów, którzy nie brali udziału w konspiracji wcześniej, ale dorastali, zafascynowani tym, co się działo wcześniej, chcieli coś robić. Pisali ręcznie ulotki, rozlepiali na ulicach Głubczyc. Miejscowość niewielka, charakter pisma do wyjaśnienia, do zlokalizowania. Zgłosili się do niego o pomoc, żeby im te ulotki redagował. Popisali sami nieumiejętnie. On im to poprawiał, on im tłumaczył, co należy robić, jak należy robić. Polecał im lekturę, między innymi książkę wydaną w latach 20., która była przecież całkowicie przed wojną legalna. Oczywiście chłopcy szybko wpadli.
zostali aresztowani. A skoro zostali aresztowani, przechodząc ciężkie śledztwo, ujawnili, że mają kontakty ze swoim nauczycielem. Komendant powiatu Tarnopol, przedtem komendant powiatu Narodowej Organizacji Wojskowej, później NSZ-u i działacz tego terenu, na tym terenie Stronnictwa Narodowego. Był czynny jako nauczyciel. Chciał i musiał coś robić. Gdy został już ujawniony, gdy został aresztowany przez bezpiekę, przechodzi bardzo ciężkie śledztwo. Z tych chłopców zrobiono grupę terrorystyczną. Oni byli niepełnoletni. Przy rewizjach nie znaleziono broni nigdzie, ale u jednego znaleziono procę. I proca stała się dowodem w akcie oskarżenia, że prowadzili działalność przestępczą, że z tej procy mogli strzelać do bezpieki i do działaczy partyjnych. Chłopiec, który tą procę akurat miał, stracił palce u prawej dłoni podczas okupacji. Był inwalidą, był kaleką, ale biegły komunistyczny stwierdził, że on mógł zębami naciągnąć tą gumę, włożyć ten kamień i z tej procy strzelbnąć w tego komunistę i mógł mu zrobić krzywdę, a może nawet i zabić. I posługując się takimi argumentami i takimi dowodami, Kazimierz Czarniecki został skazany na karę śmierci. Zamieniono mu tą karę na dożywotnie więzienie, później chyba na 15 lat, ale on tego więzienia nie przeżył. Młody, w pełni sił, 42-letni człowiek, został zamordowany w kamieniołomach komunistycznych. Przy ciężkiej pracy, przy wycieńczeniu, niedożywieniu stracił życie. My tych spraw nie znamy. Dlaczego nie znamy? Dlatego, że mamy pseudohistoryków w pseudomediach patriotycznych, mamy pseudoprogramy, w których mówi się o wszystkim nieistotnym, ale nie mówi się w ogóle o tych sprawach. Jeśli tego nie będzie, jeśli pozwolimy na to, żeby ta historia odeszła, to jej rzeczywiście nie będzie. Będzie historia jednostronna. Bohaterem będzie Agnieszka Holland, bohaterem będzie Zygmunt Bauman, bohaterem będzie Pius Ochlapus, Jacek Kuroń, bohaterem będzie Adam Michnik, którego stopy możemy sobie ostatnio obejrzeć, które są wskaźnikiem pewnej mentalności i pewnej cywilizacji. A tych szlachetnych ludzi, którzy oddali wszystko Polsce, którzy byli zawsze wierni, wyrogowujemy z historii. Jakim prawem i w imię czego? Bo to, że oni to robią, to jest w jakiś sposób zrozumiałe, bo to są nasi wrogowie. Ale że my na to pozwalamy, my nie odtwarzamy tej historii sami, nie robimy wszystkiego, żeby ich do tej historii przywrócić, to już będzie tylko i wyłącznie nasza wina.